gości. Witam panie radne, pana przewodniczącego rady, pana wiceburmistrza, pan burmistrz ma dojechać. Prawdopodobnie dojedzie. Witam państwa wszystkich serdecznie na spotkaniu wyborczym. Przeczytam porządek zebrania, tak żeby to sprawnie jakoś mogło zostać przeprowadzone. Szanowni państwo, otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania. Otóż jest nas ilość taka, że zebranie jest prawomocne. Następnie przedstawienie sprawozdania z działalności przewodniczącego i zarządu osiedla Skaleckiej. Zapoznanie ze statutem dotyczącym trybu wyboru zarządu osiedla i przewodniczącego zarządu osiedla. Ustalenie liczby członków zarządu osiedla. Przeprowadzenie wyborów, zgłoszenie kandydatów na przewodniczącego osiedla. Powołanie komisji dyskutacyjnej. Głosowanie i ustalenie wyników głosowania. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego zarządu osiedla. Zgłoszenie kandydatów na członków zarządu osiedla, powołanie komisji skrutacyjnej, głosowanie i ustalenie wyników głosowania, podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków zarządu osiedla, sprawy różne, zamknięcie zebrania. Szanowni państwo, w drugim punkcie, w trzecim punkcie właściwie po przedstawieniu porządku jest przedstawienie sprawozdania z działalności przewodniczącego zarządu osiedla. Szanowni państwo, wspólnie udało nam się w ciągu tej ostatniej kadencji przeprowadzić kilkanaście dobrych, ciekawych spraw, rozwiązań w sensie pozytywnym. Były również takie, których się nie udało przedstawić. Myślę, że zastępca, kolejny zarząd i również nowy pan burmistrz Kowalski będą mogli nad pewnymi zagadnieniami jeszcze pracować. Ze spraw, które udało nam się przeprowadzić, to modernizacja chodników, kilku, budowa dróżki, przejścia między ulicami z Polbruku. Naciskaliśmy na to wielokrotnie. Zgłaszaliśmy to panu burmistrzowi Czaskowskiemu i pani zastępczyni, pani Haran, jak bywali na naszych spotkaniach. Między ulicą Orła Białego i Mączewskiego. Następnie udało nam się pozytywnie rozdysponować środki finansowe osiedla. W ciągu ostatnich 4 lat zakupiliśmy ławki, zakupiliśmy donice do kwiatów, czyli gazony, kupiliśmy zabawki dla przedszkola i również doposażyliśmy place zabaw niedoposażone. Proszę państwa, udało nam się też wspomóc nasze kluby sportowe, piłkarzy i MKS, nasze siatkarki z bardzo dobrymi sukcesami. Następnie zrobiliśmy kilka imprez integracyjnych, świetnych, z bardzo dobrym jedzeniem. Proszę państwa, dwa lata temu osiedle mieszkańcy wyjechali na wspaniałą wycieczkę do Gdańska, Frąborka i do Westerplatte. Z rejsem w ubiegłym roku byli mieszkańcy w Toruniu. Widzę tutaj, że żarty się skończyły, bo w formularzu rozdysponowania środków finansowych na ten rok do dyspozycji osiedli powinny być pieniądze przeznaczone przede wszystkim na utrzymanie istniejącej infrastruktury będącej w dyspozycji osiedli. Także inne jakby standardy, inne wymagania. Proszę państwa, przez ostatni rok koordynowałem odbudowę nawet śmietnika naszego osiedlowego, z którego korzysta około 100 rodzin. Proszę państwa, z tych dobrych spraw to właściwie tyle, ale sprawy, interpelacje, zapytania do burmistrza, do radnych, spotkania i tak dalej, ale nasza działalność tutaj, nasza troska o Śródmieście, o nasze osiedle, to nie tylko sprawa, żartobliwie powiem, zgłaszania zatkanych bądź odetkanych rur, prostowania dróg czy ścieżek,
ale też bardzo istotne są poroczki i problemy Śródmieścia, nad którymi pracowaliśmy przez lata, mieszkańcy, które doskwierają mieszkańcom i też wpisują się jakby również w perspektywę rozwoju miasta na najbliższe lata. Przejdę do spraw, które bardzo z mieszkańcami zaprzątały nasze serca, zgłaszaliśmy te sprawy. Otóż, Szanowni Państwo, osiedle Śródmieście boryka się z ogromnymi problemami dotyczącymi kosztów ogrzewania. Płacimy bardzo wysokie rachunki. Udało się to w pewnym sensie zatrzymać w ciągu kilku lat. Udało się mieć jakiś niewielki wpływ poprzez dołączenie dodatkowej pompy do kotłowni na Marczewskiego. Także to ogrzewanie miejskie jest w dobrym mieście, tutaj szczególnie w okolicy Ronda, jest bardzo, bardzo drogie. Proszę Państwa, z tym ogrzewaniem wiąże się to, że mieszkamy w starych, zimnych, fatalnych budynkach. Oczywiście mieszkańcy wspaniale, kreatywnie robią w swoich mieszkaniach cuda, w sensie modernizacji, wystroju. No ale niestety, jak widzimy, te budynki są stare i zniszczone. Wielokrotnie na spotkaniach naszych robiłem prezentację Państwu, żeby położyć silny nacisk na to, aby zmienić estetykę naszego Śródmieścia. Dlatego, że rozwój miasta, rozwój naszego tutaj życia jest bardzo związany z funkcją estetyki. No, w pięknych miastach, ładnych miejscach lubimy sobie odpoczywać, lubimy do nich zaglądać i w ten sposób spędzać czas. Także pisaliśmy pisma, informowaliśmy, prosiliśmy o to pana burmistrza, żeby móc mieć jakiś wpływ na to wszystko, a właściwie sprawy są jeszcze do dopracowania. Także ta modernizacja, również ta modernizacja dobrze byłoby, żeby mogła być, zresztą wiem, że jest, na sercu nowego pana burmistrza. I proszę Państwa, wystarczy, pokazywałem prezentację, czy z Legionowa, czy chociażby wystarczy podjechać sobie do Lidzbarka Wadyńskiego i w Śródmieściu, które jest wizytówką, które powinno być wizytówką, bo marzy mi się, żeby Śródmieście dobrego miasta było naszą wizytówką. By było miejscem, do którego się chce wracać, gdzie chce się zamieszkać. W niektórych miastach Śródmieścia są miejscami prestiżowymi, bardzo drogimi, jeżeli chodzi o nieruchomości. Także, proszę Państwa, w tym kierunku zmierzały nasze prace, apelacje. W Lidzbarku Warmińskim, na przykład w Śródmieściu, można zobaczyć, jak ratusz czy gmina wspomaga rozwój Śródmieścia w kierunku tego modernizacji i również ładnego wyglądu. Bo nie miejmy złudzeń. Te kamieniczki, które są, nie są wizytówką naszego miasta. Dlatego, że przejeżdżający tysiącami mijają te kamieniczki niepostrzeżenie. Natomiast wizytówką naszego miasta jest właśnie to straszne blokowisko wokół Ronda. Budynków zacytuję naszych tutaj radnych, którzy mówią, że to jest, proszę Państwa, koszalicki PGR z 50. lat. No i niestety trzeba przyznać, że tak to wygląda. Ja może w tej chwili przeczytam pismo, które skierowałem do pana burmistrza 3 lata temu. Wychodząc z oczywistego założenia, że w ładnych miastach mieszkańcom lepiej się żyje i ładne miasta lepiej się rozwijają, trudno nie zauważyć, że w centrum naszego dobromiejskiego Śródmieścia czas jakby się zatrzymał w latach 50. ubiegłego wieku. A to przecież dla osób przyjeżdżających przez dobre miasto niejako narzucająca się mała atrakcyjna jego wizytówka. Opracowany plan architektoniczny, ewentualny, chroniący przed pstrokacizną i tandetą, mógłby nadawać ciekawy i atrakcyjny charakter Śródmieściu jako urbanistycznej całości z wyodrębnieniem poszczególnych wspólnot mieszkaniowych, klatek, jako pojedynczych kamienic.
Być może w jakimś sensie nawiązując z tym do przedwojennego charakteru Dobrego Miasta. Zwróciłem się, ja tutaj piszę pismo i zwróciłem się do obecnej na zebraniu, bo 3 lata temu, pani w zastępstwie pana burmistrza, pani Beaty Haraj, z prośbą o objęcie przez pana burmistrza patronatu nad przedstawioną koncepcją skonsultowanie projektu. Skonsultowanie projektu z architektem lub rozpisaniem konkursu na dobromiejski, śródmiejski plan rewitalizacji dla młodych architektów. Zachętą ze strony pana burmistrza dla wspólnot powstania z tego śródmiejskiego planu rewitalizacji mogłoby być zwolnienie na kilka lat z podatku od nieruchomości lub inne propozycje. Pan burmistrz Trzaskowski wysłał mi pismo, w którym stwierdził, że w 1986 roku, już wtedy opracował plan rewitalizacji naszego śródmieścia, a polegał na tym, żeby przekazać dla miasta strychy i tak utworzyć mieszkania komunalne i przez to ta inwestycja mogłaby być w mieszkania dokończona. To było w 1986 roku. Pan Chodnik pisze, że mieszkańcy wyrazili zgodę, a więc mamy sytuację taką, jaka była od 33 lat. Śródmieście straszy nie tylko cenami za energię cieplną. Proszę Państwa, kolejny problem, z którym borykamy się od lat, związany z tym, że przez rondo, przez Śródmieście przejeżdża tysiące samochodów, a w okresie urlopowym letnim, w sezonie przyjeżdża dziesiątki tysięcy w ciągu doby, również samochodów ciężarowych, które zwalniają i przyspieszają na rondzie, zostawiając ogromne, myślę, że w skali roku to są tony, substancji toksycznych, szkodliwych, trujących tutaj w Śródmieście. Także oczywiście zwracaliśmy się wielokrotnie do pana burmistrza o to, żeby być może jakoś ulżyć Śródmieściu i zbudować obwodnicę. Także to też leży na sercu, oprócz kwestii zdrowotnych, również aspekt pękających ścian chociażby w mieszkaniach w Śródmieściu. Czy chociażby zwracaliśmy uwagę na plan nasadzeń drzew, albo żeby ich po prostu nie ubywało, a tych drzew w Śródmieściu jest coraz mniej, a są one największymi absorbentami właśnie tych substancji rakotwórczych i szkodliwych. Proszę Państwa, kolejny problem, tak z grubsza. Otóż w Śródmieściu brakuje nam z prawdziwego zdarzenia placu zabaw. Kilka lat temu pan dyrektor OSIR-u mówił, że place zabaw w Dobrym Mieście są tylko teoretyczne, dlatego że są w ogóle niedoposażone i niewyposażone. Walczyliśmy w Śródmieściu o to, żeby zachować skatepark i rozszerzony, utworzyć tam taki familijny, duży, przyjazny plac zabaw na drzewo. Niestety wcześniej zapisano w planie zagospodarowania w tym właśnie miejscu nad rzeką, na terenie skateparku, parking dla około 100 samochodów. Także myślę, że ten plac zabaw warto zadać. Proszę Państwa, właściwie skrótowo to tyle. Chciałbym serdecznie Państwu podziękować i za życzliwość, dobre słowo. Chciałbym z tego miejsca serdecznie podziękować pani Stanisławie Madejskiej, która bardzo szczerze pomagała swoim doświadczeniem. Również zarządowi się naszego miejsca. Dziękuję Państwu bardzo. Państwu, nazywam się Zenon Połocki, jestem sekretarzem gminy Dobre Miasto i ja już poprowadzę dalszy ciąg dzisiejszego zebrania. Proszę Państwa, jesteśmy już w tej chwili, a jeszcze taka prośba do Państwa. Ci, którzy wszyscy są w oddali, proszę wejść, jeszcze tutaj są krzesła, bo jak ktoś nie chce przy stoliku, może odsunąć się z krzesłami, bo ja, jak będą głosowania, musi każdy być widoczny. I jeszcze druga prośba, proszę się wpisać wszyscy na listę obecności, bo kart będzie wydanych do głosowania tyle, ile osób jest na liście. Proszę Państwa, w takim razie przechodzimy do punktu 4 i zapoznam Państwa ze statutem, z
ze statutem osiedla w Śródmieście. Zasady trybu wyboru zarządu osiedla i przewodniczącego zarządu osiedla regulują paragrafy od 26 do 32 statutu. Ja te paragrafy odczytam Państwu. Paragraf 26. Punkt pierwszy. Ogólne zebranie mieszkańców osiedla, na którym ma być dokonany wybór zarządu osiedla i przewodniczącego zarządu osiedla w związku z upływem kadencji zarządza rada zwołuje w drugim ciągu 6 miesięcy od dnia wyboru rady miejskiej następnej kadencji, określając miejsce, dzień i godzinę zebrania. Punkt drugi. Postanowienie burmistrza o zwołaniu zebrania dla wyboru zarządu osiedla i przewodniczącego zarządu osiedla podaje się do wiadomości mieszkańców osiedla co najmniej 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania. Paragraf 27, punkt pierwszy. Zarząd osiedla i przewodniczący zarządu osiedla wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców, których osiedla uprawnionych do głosowania. Punkt drugi. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić wybór przewodniczącego zarządu osiedla, w drugiej kolejności członków zarządu osiedla. Paragraf 28. Dla dokonania ważnego wyboru zarządu osiedla i przewodniczącego zarządu osiedla wymagana jest na zebraniu obecność co najmniej 2% mieszkańców uprawnionych do głosowania. Paragraf 29. Punkt pierwszy. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna wyłoniona spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania w liczbie co najmniej 3 osoby. Punkt drugi. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca do organów osiedla. Punkt trzeci. Do zadań komisji skrutacyjnej należy przygotowanie oraz przeprowadzenie tajnego głosowania, ustalenie i ogłoszenie jego wyników, sporządzenie protokołu o wynikach wyborów, które podpisują wszyscy członkowie komisji. Punkt czwarty. Protokół wraz z kartami do głosowania przekazuje się burmistrzowi. Paragraf 30. Członkiem zarządu osiedla lub przewodniczącym zarządu osiedla może być każdy mieszkaniec osiedla uprawniony do głosowania. Paragraf 31. Członkiem zarządu osiedla lub przewodniczącym zarządu osiedla zostaje wybrany kandydat, który uzyska największą liczbę ważnie oddanych głosów. Jeżeli kilku kandydatów uzyskało równą liczbę głosów, wybory należy powtórzyć. Paragraf 32. Punkt pierwszy. Uprawnieni do głosowania mieszkańcy osiedla głosują kartami do głosowania opatrzonymi pieczęcią Rady Miejskiej. Punkt drugi. Zasady głosowania ustalane będą przed każdym głosowaniem. Proszę Państwa, tyle jeśli chodzi o tryb wyboru, jaki wynika ze statutu. Przejdziemy już do kolejnego punktu. Tym punktem jest ustalenie liczby członków zarządu osiedla. Zgodnie ze statutem, zarząd osiedla może składać się od 4 do 7 członków. I w tym momencie Państwo ustalą, jaka jest liczba członków, a następnie taką ilość członków zarządu osiedla będziemy wybierać po wyborze przewodniczącego. W tej chwili oczekuję na propozycję, z ilu członków powinien się składać zarząd osiedla. A poprzedni w ilu był? Cztery to jest minimalne, od 4 do 7. 5 taka liczba ładna. Optymalna. Bo przewodniczący to jest dodatkowo, bo jest 4. To 5. Czyli 5 plus przewodniczący. Tak. Dobrze, proszę Państwa. Przepraszam, jeżeli mogę jeszcze chwileczkę. Może być problem, bo zarząd głosuje, także mogą być patowe głosowania. Dobrze byłoby, żeby była niepożądana liczba osób, także albo 4, jest moja sugestia. Po sugestii pana przewodniczącego, jaka propozycja? Przewodniczący. Cztery. Dobrze, proszę Państwa, czyli tu się otrzymuje tę propozycję 6? Nie, więc. Padła jedyna propozycja 4, więc przegłosujemy. Wszystkie decyzje muszą być podejmowane w formie uchwały. Za chwilę odczytam uchwałę, którą przegłosujemy. I proszę Państwa, osoby, które stoją na zewnątrz, proszę wejść do środka, bo naprawdę nie widzę. I ostatni jest moment, żeby wpisać się tych, których nie ma na liście, bo za chwilę zabierzemy listę, już będzie koniec. Uchwała nr 1 na 2019 zebrania mieszkańców osiedla Śródmieście w Dobrymieście z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia składu liczbowego zarządu osiedla Śródmieście w Dobrymieście. W
Na podstawie paragrafu 16 Statutu Osiedla Śródmieście Zebranie Mieszkańców Osiedla Śródmieście w Dobrym Mieście postanawia. Paragraf 1. Ustalić skład zarządu osiedla Śródmieście w Dobrym Mieście w liczbie 4 osoby. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa jest za podjęciem takiej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jeden głos wstrzymujący się. Dziękuję. Większość głosów uchwała została podjęta. Będziemy wybierać do zarządu 4 osoby. I w tej chwili, proszę Państwa, przejdziemy już do kolejnego punktu. Tym punktem jest zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego zarządu osiedla. Po zgłoszeniu osoby na kandydata na przewodniczącego, ja zadam tej osobie pytanie, czy wyraża zgodę. Jeżeli wyraża zgodę, wpisujemy na listę kandydatów. Proszę Państwa, w takim razie proszę zgłaszać kandydatów na przewodniczącego. Pani Izaka Nawrocka-Szulecka. Dobrze. Czy pani Izaka Nawrocka-Szulecka wyraża zgodę? Czy Mariusz Kozakiewicz wyraża zgodę? Tak, wyrażam. Proszę Państwa, czy są jeszcze inne kandydatury? Przepraszam, mam wniosek. Proponuję zamknąć listę. W takim razie... Wniosek padł. W takim razie przeczytam listę. Listę kandydatów z wniosku Może są inni lepsi kandydaci? Może są inni, dlaczego to tak? Proszę bardzo, dobrze. Proszę, oczekuję na zgłoszenia. Dobrze, proszę Państwa, wejdę bliżej, oczekuję na zgłoszenia. A dotychczasowy przewodniczący? Ja nie wyrażam zgody. Nie wyrażam zgody. Proszę Państwa, po raz ostatni zadaję pytanie, czy są jeszcze zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego zarządu osiedla? Jeśli pan wniosek, to proszę Panie się głosować na Panie niego Szyjde. Wniosek. To pan przepisów? Tutaj proszę Państwa, w tym momencie już naprawdę przegłosowujemy wniosek. Czy pani Brygida Waszczuk jest tutaj może? Jest, ale się nie zgadza. Pani się zgadza? Tak, Pani zgadza się. Proszę Państwa, już mamy... Proszę Państwa, poddaję pod głosowanie wniosek o zamknięcie listy kandydatów z następującymi osobami. Izabela Szulecka-Konaprowska, Mariusz Kozakiewicz, Brygida Waszczuk. Kto z Państwa jest za zamknięciem listy kandydatów? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Proszę tutaj, bo naprawdę sekretarz nie widzę. Kto się wstrzymał? Są wolne miejsca. Dziękuję bardzo. Mamy 3 kandydatów. Proszę tutaj, proszę bardzo. Proszę Państwa, w tej chwili już proszę Państwa, mogę prosić o chwilę uwagi. W tym momencie mamy listę kandydatów. W tym momencie oczekuję zgłoszeń kandydatów do komisji skrutacyjnej. Grażyna Skinder. Grażyna Skinder wyraża zgodę? Tak. Do pisania. Tak? Tak. To. Proszę bardzo, proszę się zgłaszać, bo 3, 4, nawet 5 osób, to nie będzie. Jankowyk.
Nie, proszę. Nie, dziękuję. Pan Kowicz? Nie, dziękuję. No jak nie zmusimy, proszę Państwa. Dziękuję. Nie, dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Dobrze, brano zgodę? Tak. Proszę Państwa, proszę zgłaszać się. Pan Ciunowicz wyraża zgodę? Nie. Pan nic nie chce pracować. Pan Pietrulewicz. O. Nie przeprowadzi się wyborów, jeżeli nie będzie komisji skrutacyjnej. No. Pisze pan mnie, jeśli może. Oczywiście, z przyjemnością. A czy pan Borejko wyraża zgodę? Za chwilę, ale żebyśmy mogli dalej kandydaci oczywiście przedstawił swój program, ale musimy wyłonić komisję skrutacyjną. Tak, pani Anna Kozakiewicz, to pani mąż kandyduje? Tak. No to nie może pani być. Proszę bardzo. Proszę bardzo, kto jeszcze nie ma? Proszę Państwa, no bo ja troszeczkę zanim kartę przygotuję komisja, czym więcej, to tym lepiej. Andrzej Jaśkiewicz. Proszę Państwa, w tej chwili mamy cztery nazwiska. Pani Grażyna Skinder, pani Marzena Kurkiak, pani Katarzyna Szyszkowska i pan Andrzej Jaśkiewicz. Proszę Państwa, jeżeli nie ma więcej chętnych, no to będzie komisja czteroosobowa. No, tutaj, w końcu nasza. Bardzo. O, większość już będzie lepiej. Dobra. Proszę Państwa, w takim razie odczytam nazwiska osób, które zgłosiły się do komisji skrutacyjnej. Pani Grażyna Skinder, pani Marzena Kurkiak, pani Katarzyna Szyszkowska, pan Andrzej Jaśkiewicz i pani Elżbieta Sobczak. Kto z Państwa jest, żeby taka komisja skrutacyjna przeprowadziła głosowanie? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Jest jeden wstrzymujący się. W takim razie zapraszam komisję skrutacyjną do tego sternika. I proszę Państwa, może w tym momencie, jak komisja skrutacyjna będzie przygotowywała karty do głosowania, to może kandydaci niech pokrótce się przedstawią. Jakiś ewentualnie krótki program. Także może pani Izabela Szumańska, Kondowacka, pierwsza się zgłosiła, proszę bardzo. Nazywam się Izabela Kondowacka-Szumańska. Jestem mieszkanką Dobrego Miasta od ponad 40 lat. Tutaj się urodziłam, jestem ze Śródmieścia, mieszkam w tym Śródmieściu. Angażuję się w życie społeczne tego naszego Dobrego Miasta od wielu lat. Kto mnie zna, ten wie, że uczestniczę w życiu naszego Dobrego Miasta już od jakiegoś dłuższego czasu. Chciałabym, proszę Państwa, ażebyśmy wspólnie razem uczestniczyli, wspólnie razem przychodzili na nasze zebrania i wspólnie
nie tylko uczestniczyli w dzielaniu tych naszych 5000 zł, które jest przeznaczone na cały rok do wykorzystania, na podzielenie na nasze Śródmieście, tylko żebyśmy uczestniczyli w ogóle w życiu społecznym naszego dobrego miasta, żebyśmy się angażowali, żebyśmy przychodzili również na spotkania, które są organizowane, również uczestniczyli w sesjach Rady Miasta, żebyśmy się nie zamykali w naszych domach. Sesja Rady Miasta jest otwarta dla każdego mieszkańca. Nie możemy zabierać głosu jako mieszkańcy na sesjach Rady Miasta, ale możemy na pewno poprzez na przykład takiego przewodniczącego, który zostanie wybrany dzisiaj, swoje zdanie, swoje opinie przekazywać, swoje uwagi i na pewno dużo możemy wnosić, tak? Poprzez na przykład uchwalanie uchwał na sesji Rady Miasta. W tej chwili jest podjęta uchwała w poprzedniej kadencji i wystarczy tylko 200 głosów mieszkańców Dobrego Miasta, żeby podjąć uchwałę, która wejdzie w życie. Także my, mieszkańcy Dobrego Miasta, naprawdę możemy uczynić dużo dla naszego Dobrego Miasta. Chciałabym, żeby nasze miasto ożyło, żeby nasze centrum Dobrego Miasta ożyło, żeby tu zaczęło coś się dziać, żeby to miasto zaczęło żyć, żeby dzieci, młodzież została zaangażowana w życie tego Dobrego Miasta, żeby osoby starsze, dziadkowie, babcie, żeby wyszły ze swoich domów, żebyśmy się nie zamykali, żebyśmy byli otwarci na wszystkich, żebyśmy nie siedzieli przy komputerach w domach, żebyśmy siebie nawzajem nie krytykowali, żebyśmy nie siedzieli przy komputerach, żebyśmy nie obgadywali jeden drugiego, żebyśmy byli otwarci, żebyśmy mieli dobre serca dla ludzi, żebyśmy byli, no tylko tyle, no. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz pan Mariusz Kozakiewicz. Witam państwa, nazywam się Mariusz Kozakiewicz, lat 40, urodzony w Dobrym Mieście, od 13 lat mieszkam na ulicy Orła Białego. Jak i też od 13 lat jestem przewodniczącym naszej dużej wspólnoty Orła Białego 22-24. Jestem jednym z założycieli Stowarzyszenia Grupa Historyczna Gustaw, gdzie tam od wielu lat pełnię funkcję skarbnika. Fascynuję się historią, rekonstrukcją historyczną, także też tą pasją ja wspólnie z moimi przyjaciółmi dzielę się poprzez organizowanie żywych lekcji historii. Także już my od dawna ja wychodzę do dzieci, młodzieży, mieszkańców poprzez organizowanie różnorakich imprez w miarę naszych skromnych możliwości jako grupy stowarzyszenia naszych przyjaciół. Cóż, o planach co do osiedla raczej będę opierał to na wspólnej dyskusji, wspólnych rozmowach z zarządem, jak i z mieszkańcami. Wówczas wypracujemy jakiś taki wspólny kierunek, którym będziemy w porozumieniu oczywiście z mieszkańcami się kierować, tak? I realizować zamierzone cele, tak? To tyle z mojej strony. Jeszcze trzecia kandydatka, pani Brygida Baszczuk. Nazywam się Brygida Baszczuk, mieszkam przy Orle Białego. Od lat współpracuję w zarządzie, od wielu lat jeszcze świętej pamięci pan Rolczyński, na pewno stali w walce, mieszkańcy pamiętają. Uważam, że dużo osiągnęliśmy przez te wiele lat. Chciałabym dalej pracować na rzecz Śródmieścia i nie tylko. Uważam, że jeszcze bardzo dużo rzeczy jest do zrobienia i wspólnymi siłami można to wszystko osiągnąć. Dziękuję. Pan burmistrz dołączył do nas, także już jest na sali pan burmistrz. Proszę państwa, tylko krótkie usprawiedliwienie. Ja byłem na zgromadzeniu wójtów i burmistrzów Warmii i Mazur i
dosyć szybko jechałem, żeby tu zdążyć. Jedzie, przyjdzie. Także proszę, nie kontynuujcie Państwo, żeby nie było zamieszania, a później w trakcie przerw głosujących proszę o zadawanie pytań nam wszystkim. Tak jak widzieliście Państwo, jak się działo na innych zgromadzeniach, na innych spotkaniach. Dziękuję. Aha, informuję, że pociąg dalej stoi. Także proszę pana sekretarza, czy to teraz już moment jest na pytania? Okej. Okay. Teraz już panie sekretarz. Znaczy no jeszcze chwilę komisja się do poczta, kilka minut na kierownicę. Proszę Państwa, to zatem ja zacznę i po to, żebyście Państwo byli trochę odważni, żebyście mogli zadawać nawet trudne pytania, to powiem najpierw, że pozwolicie, żeby to się dzieć? Dziękuję. Jestem w moim osiedlu, przepraszam, jak powiem, że wśród moich mieszkańców, to ja nie chcę obrazić innych mieszkańców gminy, którzy na mnie głosowali, ale szczególnie Państwu mocno dziękuję za zaufanie i za wiele lat współpracy. Jako szef osiedla, od tego zacząłem tutaj moją karierę samorządową, później 4 kadencje rady i dzisiaj na stanowisku tym najważniejszym, najbardziej zaszczytnym. Chcę Państwu za to podziękować bardzo gorąco i obiecać, że nie zmienię moich priorytetów i nie zmienię mojego stosunku do samorządu. To, kogo Państwo wybraliście, to ten przed Wami siedzi i ten będzie odpowiadał Państwu tak, jak odpowiadam na sesjach i będę działać tak. Nie mam, że uczciwie Państwo wyznacie, że to było wszystko uczciwe. Żeby Państwa zadowolić, zaciekawić, od razu powiem, że te priorytety, o których mówiłem tu w Śródmieściu, dotyczące szczególnie budowy zbiornika wodnego, on nazywa się zbiornikiem retencyjnym, to wchodzi już w stadium projektowania. Otóż jesteśmy umówieni już z przedstawicielem Wód Polskich z Białegostoku. Przyjeżdża w przyszłym tygodniu na podpisanie listu intencyjnego. Wody Polskie z Zarządu Krajowego przekazują tą kwotę 300 tysięcy na projekt, czyli nasza gmina nie wyda na projekt ani złotówki, na projekt tego zbiornika retencyjnego, po czym przystąpimy po rozpoczęciu prac projektowych do takiej bardzo mocnej, ścisłej współpracy z Wodami Polskimi i nie tylko z wodami, żeby sięgnąć po środki zewnętrzne w kwocie około 9 milionów na budowę tego zbiornika, którego Państwo widzieliście, na sesji tą wizję, jak on ma wyglądać. Będzie to tylko pierwszy krok do tego, co nas czeka w przyszłości, ponieważ zagospodarowanie tego zbiornika to dopiero jest ten crème de la crème tej inwestycji, czyli ścieżki, wyspy, mosty, narty wodne, kemping. Przypominam, że zbiornik, jeśli Państwo słuchaliście, a zapomnieliście, albo jeszcze nie wiecie, zbiornik ten jest planowany na około 1300 metrów w linii prostej od ostatniej meandry Łyny aż za Tamę. Za Tamę będzie otoczony taką ścieżką jak do Tamy, oczywiście odpowiednio podniesioną. Będą dwie wyspy, jedna wyspa jest na wysokości tutaj piekarni. Przepraszam pana Pawła, tak, czyli pana Bednarczyka. Będzie to pokaźna wyspa, na której projektant umieścił nawet możliwość pola namiotowego z widokiem na kolegiatę, więc mosty na tą wyspę. To wszystko już jest w stadium nie bajek, nie jakby wizji, ale rodzącej się koncepcji. To jest jedna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę najbardziej, dlatego że powiedziałem Państwu zawsze, że to nie będzie górnolotne, co teraz powiem, ale mój byt w Dobrym Mieście jest bytem obliczonym właśnie na te inwestycje, jak i na inwestycje drugiego jeziora, czyli jeziora Majna, gdzie jesteśmy już jakby na mecie, to może nie, ale Lasy Państwowe zliczają ten tak zwany ekwiwalent i tuż, sądzę, około półrocza może się okazać, że będzie zielone światło na deszczu Fakudy i Zarządu w Olsztynie na wymianę ziemi i otóż ten ośrodek nad jeziorem Limajno stanie się własnością gminy. Grunt pod ośrodkiem będzie własnością gminy i wtedy będziemy mogli rozpocząć następny etap. Ja powiem tak, uatrakcyjnienia to mało powiedziane, ale tworzenia dobrego miasta jako miasta turystycznego na mapie Warmii. Tak jak udzieliłem wywiadu w jakimś tam momencie,
Proszę Państwa, to możemy powiedzieć, że możemy się nazwać być może bramą, bramą Mazur, bo widzicie Państwo, kto tu wjeżdża i jedzie dalej na Jeziorany i na Wielkie Jeziora Mazurskie. Widzimy te kolony kamperów zagranicznych i nie tylko, motocykli zagranicznych i nie tylko. O śnie Państwu opowiem, jeżeli będzie czas, a ten sen wcale żartem już nie jest. Zatem mamy tą drugą rzecz, którą uda się, bo się uda zrealizować. Oczywiście będzie to nas kosztowało kilka lat oczekiwania. Trzecia rzecz, o której chcę powiedzieć, to ja odskoczę w ogóle od turystyki i powiem to, co najbardziej jest zapewne interesujące dla Państwa i mamy tutaj też Państwa radnych, z Panem Przewodniczącym. Toczymy rozmowy, dyskusje z Veolią o to, żeby dopuścić tą rurę firmy francuskiej do Śródmieścia, do basenu, tu do biblioteki, do szpitala, tam starosta Abato, który pozdrawia i przeprasza, że nie może być, bo też jest na konwencie starostów w Bismarcku i nie mógł być, a bardzo chciał. Dopuścimy tą rurę tylko i wyłącznie, to co Państwo słyszycie, do Śródmieścia, do Waszych wspólnot i do mojej między innymi, bo ja mieszkam przecież teoretycznie w aptece, a praktycznie mamy zameldowanie tu na Orła Białego, 6/6. Tylko i wyłącznie, jeśli Veolia przedstawi nam taką kalkulację podłączenia, przerzucenia ciepła z gazowych kotłowni na ich, jeżeli będzie taniej i wyraźnie taniej. Chcę to podkreślić. Chcę podkreślić. Taniej i wyraźnie taniej. Veolia bierze sama na siebie koszty doprowadzenia tych ciepłociągów. Bierze na siebie koszty. Nic nie będzie się odbywało bez Państwa wiedzy. Państwo radni odbyli 2-3 spotkania właśnie jednych. Przepraszam, powiem to, żeby uprzedzić wypadki. Mniej owocne, bezowocne, bądź jakieś one miały sens. Natomiast ostatnie spotkanie zakończyło się tutaj na skutek takiej interwencji pana radnego Borka, przepraszam, i mojego doprecyzowania, że panowie, wejdziemy do mieszkańców z taką tezą. Podłączacie, przepraszam, powiem tak, przekręcacie kurek i w roku rozliczeniowym ciepło ma być tańsze wyraźnie. I wtedy Rada Miasta, ja będę podejmować uchwałę, tworzyć uchwałę, Rada Miasta będzie tą uchwałę podejmowała. Ja sądzę, że chyba jesteśmy tu w zgodzie co do tego, że dopuszczamy tego ciepłownika pod warunkiem wyraźnej obniżki cen ciepła w rozliczeniu. Podaliśmy trzy przykłady. Podaliśmy przykład wspólnoty pana przewodniczącego Łączkowskiego, podaliśmy przykład wspólnoty pana Kalinowskiego i podaliśmy przykład wspólnoty tej docieplonej tu dwójki przy kościele. Jeżeli te wspólnoty trzy po dostarczeniu pewnych dokumentów dostaną przyrzeczenie na piśmie, bo będziemy pisać umowę i zwało ją, jeżeli będzie tylko stwierdzenie, że będzie naprawdę tanie, proszę Państwa, jeszcze jest jeden warunek mój. To nie jest mój osobisty warunek, to jest warunek, zapewne przyłączy się do tego też Rada, czyli naszego samorządu, że dopuszczenie Veolii do ogrzewania, przepraszam, kompleksu basenu, warsztatów, gimnazjum i przedszkola, żłobka tam, też musi skutkować wyraźną obniżką kosztów energii tego kompleksu. Bo powiem Państwu, że energia elektryczna i energia ta ciepła na basenie wynosi 667 tysięcy. Więc po obliczeniu energii elektrycznej wyraźnie mówimy panom z Veolii, że ma być mniej. Jeżeli będzie mniej, to proszę zobaczcie Państwo, odchodzi Państwu troska o piecyki gazowe, troska o remonty jakiekolwiek. Mamy po prostu, odkręcamy kran i mamy ciepłą wodę. I proszę Państwa, mamy ogrzewanie też i ciepła woda. W związku z tym proszę, żebyście Państwo nam zaufali. Zaufajcie nam, mi burmistrzowi, Państwa burmistrzowi i radnym, których też wybraliście, że jeżeli podejmiemy decyzję, to podejmiemy decyzję na pewno niekontrowersyjną, czyli w takim stylu, że Rada będzie wyraźnie za, a ja będę przeciw, wyraźnie albo odwrotnie, że ja będę forsować to podłączenie, a Rada wyraźnie będzie przeciw. Będziemy tutaj dotąd siedzieć z Veolią, dotąd dyskutować, my razem, aż wzajemnie się przekonamy na podstawie danych Veolii firmy, przypominam, która jest 13-letnim dostawcą ciepła do spółdzielni. Pewność pana Jarosława Bolaka. Więc odchodzi nam podejrzenie, że firma zachodnia francuska
ona wejdzie do Śródmieścia i coś tam zrobi, jakiś kupów. Nie zrobi, ponieważ pan Wolak tutaj jest dla nas gwarantem, że jego współpraca 13-letnia z tą firmą, na którą się powołuje i mówi, że jest dobra, pozytywna, bez minusów. Ja to mówię tak, jak było powiedziane. To ta współpraca będzie dla nas też pewnym wyznacznikiem do podjęcia decyzji. Rozumiem, panie sekretarzu, kończę i kontynuujemy później w następnym odcinku. Proszę państwa, komisja skrutacyjna przygotowała karty do głosowania. Wyjaśniam zasady głosowania. Na każdej karcie będą trzy nazwiska. Przy każdym nazwisku jest krateczka. Głos ważny jest to postawienie w krateczce znaku X przy nazwisku osoby, którą się wybiera. Jeżeli się postawi więcej niż jeden X, głos będzie nieważny. Jeżeli się żadnego nie postawi, też głos nieważny. Także komisja skrutacyjna w tej chwili rozda już karty do głosowania i przystępujemy do głosowania. Ja mam zakon, teraz to jeszcze nie wiem.
to głosowanie, które się odbyło, musimy uznać za niebyłe. Nastąpi za chwilę reasumpcja głosowania, czyli bezwzględnie wydane zostaną karty, mam nadzieję, i będzie głosowanie jeszcze raz, tak? Proszę o chyba przerwę. Ale to każdy może być zniszczony, żeby nie było jakiejś... Bo to wszystko to tak odpadać. Mamy tutaj listę obecności i nie robiąc żadnego zamętu. Niech ktoś weźmie listę obecności, czyta i każdemu kartę. Było, że coś ucieka, nie ma. No już poszło, panowie! Dobrze, wydany tak jak jest. Ale przepraszam Państwa na chwilę, dobrze? Przepraszam. Proszę, posłuchajmy. Komisja, jak człowiek, może się pomylić. Państwo, którzy przyszli, zagłosowali tylko i poszli, dokonali też wyboru, bo mogą się pomyłki zdarzać. Pan przewodniczący ogłosił, że unieważniamy słusznie to głosowanie, ponieważ komisja skrutacyjna wpisała błędnie nazwisko jednego z kandydatów. Unieważniono wybory, powtarzamy. Zaraz dostaniecie Państwo jeszcze raz kartki z napisem. Bardzo dobry wniosek kolegi, żeby będziemy czytać z listy, żeby nie było później podstaw do jakiegoś unieważniania. To, co się stało z komisją, mogło się zdarzyć, no, trudno. Nie krytykujmy się, bo Państwo tam... Przepraszam, zażartuję sobie. A nie, jest kamera, więc... No to, nie mają na nosie, nie wiedzą, co robią. No czasami są pomyłki, no tak się zdarza. Dla uspokojenia mogę powiedzieć, że gdyby dwóch kandydatów uzyskało po 35 głosów i ci, co już wyszli, przyszliby na następne głosowanie? Nie, przyszli na zebranie. Tak jest. I odbyłoby się drugie zebranie. Nie ma żadnego problemu. Dobrze, czyli teraz, proszę Państwa, naprawia komisja błędy, a my do dyskusji i do... Przepraszam tam, tylko prośba jest taka, wszystkich Państwa tam z tyłu na zapleczu proszę. Jak tak proszę. Zdewastowali nam przed blokiem to firma, która robiła
przedszkolem do Wała. Ale to pomijam, bo teraz będziemy robić elewację kruszkowskie sami do tego. A parki zdewastowała firma, która robiła drogę za jubilatą. A kiedy ta firma robiła drogę, bo proszę Państwa, proszę o jedno i proszę o zrozumienie. I proszę teraz, proszę o skupienie. Nie dam sobie wmówić, szczególnie ja, Jarosław Kowalski, który na tej sali zgłaszał wniosek o budowanie przedszkola w innym miejscu, że teraz Pan sobie pozwolił na taką uwagę, że gdyby nie moje sprostowanie, Państwo by odnieśli wrażenie jakie? Że to ten burmistrz, ta ekipa zdewastowała drogę. W związku z tym prostuję. W związku z tym, proszę Pana, naprawimy błędy poprzednika. Naprawimy błędy i dewastację poprzednika. I to jest odpowiedź, która powinna Pana satysfakcjonować. Ja nie powiedziałem, że to Pan zrobił, Pańska ekipa. Ja wiem, ale wie Pan, że ja jestem bardzo... Kamera jest bardzo wyczulona na szczególne uwagi pod adresem przedszkoli, dróg i tak dalej. Ponieważ wiecie Państwo, że tu i ówdzie chce się tu przemycić tezę otóż, że ten człowiek w ciągu 6 miesięcy zrobił coś, czego nawet nie dotknął. W związku z tym przyjmuję tą uwagę. Pan Tadeusz tutaj zanotował w pamięci, pan Jasiński chyba też jest. Jest. Był. Jest. Proszę Państwa, i naprawimy to, co poprzednia ekipa Sparta trzyma. Dziękuję, proszę. Ja w sprawie parku na zwycięstwa. Ulica Zwycięstwa jaka jest, taka jest. To wiemy, bardzo piękna, że tylko środek jest piękny. Chodzi mi o park. Tam jest fajna droga. Szczególnie tam wyjeżdżamy, Janek Kuniecki. Tam biegają dzieci, tam biegają, jest no taki sport uprawiają, jak to się mówi. Ta droga jest po prostu nie do biegania, do niczego. Park jest zaniedbany, dopiero zaczynają sprzątać, ale tak sprzątają park i te liście. Te liście są bardzo uciążliwe, bo idą na nasze posesje, na naszą posesję. Tam jest 5 domków, pan na pewno wie, i 8 rodzin. My jesteśmy praktycznie biorąc nie do przebicia, żeby coś tam dla nas zrobić w tym parku. Miało być, jak to się mówi, plac zabaw dla dzieci, obiecany przez tamten rząd. Powiem Dobromiejski. Nic się nie jest. Zrobili parę taką mini siłownię. Pod spodem nic nie ma. Tam oni się bawią, jak to się mówi, chcę się podciągnąć na drążku, ale jak chcę opuścić się, to wchodzę w błoto. Jak jest troszeczkę zmienna pogoda. Tartak potrzebny. Jak coś się robi, takie coś, to się robi tartak. I żeby wtedy zawodnicy nie wykręcali sobie nóg. Z drugiej strony też jest dopiero teraz, zamiast jesienią zagrabić te liście, żeby nie fruwały, dopiero teraz się sprząta. Od dołu, od jeszcze przed sklepem, przed stawem, ten piast nasypane było gruzu. Włącznie wkręty, nie wkręty, gwoździe, nie gwoździe. My sami nawet zbieraliśmy. To było jeszcze też za pana Trzaskowskiego, to zrobił. I my jako starsi powiedziano nam wtedy, żebyśmy chodzili w koło. Bo tam bardziej równo trochę jest. A podwórka, żebyśmy nie chodzili. I prosilibyśmy bardzo, żeby tą drogę zrobić. I coś zrobić z tym parkiem, żeby ten park wygląda. A od Żebnej to pan... To nie, to są panią radną. To jest już inny temat. Prosiłbym, żeby ta ulica Zwycięstwa naprawdę wyglądała. Bo jak tak można wymieniać po kolei. Tam nie ma zasadzeń, tylko są wycinane drzewa. Generalnie, dęby. Dęby zostały. O, dobrze podpowiedziałem. Dęby wycinane były... A nie ma nasadzeń. Dziękuję. Tam były limby, tam były limby, tam były ciszy. Za mojej kadencji pamiętam. Panie Janie, jeżeli można i panie Tadeuszu, to odpowiem na to pytanie, dobrze? Dziękuję. Ponieważ tak, jutro przyjdę, tak jak się umawialiśmy, zrobić dokumentację fotograficzną z rana tej H.
hałdy, która powstała za Państwa ogrodzeniem. Natomiast muszę powiedzieć tak, jeżeli chodzi o pierwsza sprawa, droga dojazdowa do Państwa posesji, ona została już zgłoszona, tak jak mówiłam, priorytetowo i bardzo staram się, aby dotrzymać słowa danego Państwu, że ona będzie zrobiona w pierwszej kolejności i będzie. Natomiast co do parku, w tej chwili ja robię taką małą kwerendę polegającą na tym, że szukam możliwości stworzenia, jakby zrewitalizowania tego parku i stworzenia tak zwanego ogrodu miejskiego. I tam by wówczas był i plac zabaw, i jakieś miejsca, znaczy nie chodzi o to, żeby to był park w takim znaczeniu, który tutaj widzicie Państwo teraz. Chodzi raczej, żeby z tego powstał ogród, gdzie będzie można spokojnie spędzić czas, będą ławeczki, będzie to miejsce zaciszne, takie przyjazne, otwarte dla wszystkich. Zwłaszcza dla osób starszych i matek z dziećmi. To są takie zamierzenia. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie, ale nad tym pracuję. Dziękuję. Proszę jeszcze. Pani Ela Bielińska nazwała też park kiedyś Park Przyjaciół Kultury. Piękna nazwa. Ja się cieszyłem na to. No i jakoś to później uciekło. Jeszcze pan Tadeusz Wyszyński, ja jeszcze jedno słowo powiem. Proszę pani Tadeusz. Ja chciałem powiedzieć, że pani nasza radna, pani Kobylińska, jedną z pierwszych rzeczy, jak się spotkaliśmy, jak nie pierwszą rzeczą, to była jej prośba o zrobienie tej drogi w parku do was i spowodowała to, że komisja drogowa, która się utworzyła, komisja drogowa, uznała tą drogę do państwa jako priorytetowe wykonanie. Proszę się rozwoić cierpliwość, to będzie wykonane oczywiście w ramach posiadanych środków, bo to było już o posiadanych środkach, to tam jeszcze dużo będzie mówić. Ale to jest na uwadze. Proszę Państwa, dodam następujące zdanie. I myślę, że powinniśmy sobie czasami powiedzieć taką oto rzecz. Zbliża się wiosna, tak pełną buzią, jak to się mówi. Lato, wakacje, czyli okres ciepły. Zbliżają się weekendy. I ja taką tezę postawię, zaryzykuję, a sam to zrobię. Co stoi na przeszkodzie, żebyśmy wzorem... Wiecie, że ja bardzo dużo jeździłem, tak? Tym starym garbusem. I mam trochę tych doświadczeń tutaj. Co stoi na przeszkodzie, żebyśmy na weekend poszli sobie na koc, usiedli, rozpalili grilla, kulturalnie czas spędzili, śmietnik zrobili, zebrali, schowali o godzinie, nie wiem, po 2-3 godzinach takiej radości wspólnego przebywania, poszli sobie do domu. Co stoi na przeszkodzie, powtarzam, ponieważ... Proszę płacić za postarostwa. Ja na razie, przepraszam. Jeszcze do ławki do siedzenia. Normalne, ludzkie ławki, nie od krapańce. Przepraszam pani. Przepraszam pani. Tam ta rada walczyła i nic nie wywalczyła. Żałujecie ludziom ławek za 200 ławka jedna luzem stała, która po tygodniu została poniesiona. Proszę, nie rozmawiajmy w ten sposób, że tamta rada walczyła, ponieważ jak ja jestem w ratuszu, to proszę pani, ja wiem, że jeżeli burmistrz się uprze, to rada może. I tamta rada nic nie mogła. Nic właśnie. Właśnie dlatego, że kiedy mówiliśmy o sobą tą i paru radnych o przeniesieniu ławek do parku, to te ławki nie zostały przeniesione, więc teraz mówię. Dojdę do tego. Proszę państwa, więc gdybyśmy tak zaczęli zachowywać się w tym parku, potem byśmy oczywiście, że te ławki przeniesiemy do tego parku. To jest jasne. Wiecie państwo, że mamy inflację ławek w mieście. I powinna być salwa śmiechu. Mamy inflację ławek i te ławki będą w tym parku. Ale proszę państwa, tak. Pan Tadeusz tutaj sprowokował co do jednej rzeczy. A za co my te drogi zrobimy? To ja państwu powiem. Nie ma pieniędzy, jak mówił klasyk. I słyszeliście państwo tyle razy, że my musimy naprawdę z panem skarbnik płakać i nie wiem, siedzieć nad budżetem, żeby wydobyć pieniądze. Trochę nas pochłonęła akcja zimowa, te dotychczasowe remonty, gruz, wywożenie... Przepraszam pani... Ja jako przewodnicząca, jak zostanę wybrana, oddaję swoje pieniądze na ławki w parku. Ale nie trzeba oddawać pieniądze na ławki. Naprawdę, bo jest problem z ławkami. Nie trzeba, proszę. Przepraszam, ale słuchajmy się, pani Lizo. Słuchajmy się, proszę, błagam. I zachowajmy jakąś normę. Ławek mamy w mieście całą masę. Nie powinniśmy wydać już ani złotówki na ławkę.
tylko musimy je dyslokować inaczej. W lipcu kończy się trwałość projektu za kamieniczkami i stamtąd przynajmniej 1/3 ławek zniknie. Sprzed kamieniczek zniknie, ponieważ nadmiar tych ławek jest po prostu śmieszny, a niedomiar w parku jest po prostu żałosny. W związku z tym proszę nie mówić, że pieniądze będziemy wydawać na ławki, na żadne ławki w centrum, w tym mieście nie powinniśmy wydać ani złotówki. I sądzę, że tutaj radni się zgodzą z tym, że dyslokacja ławek jest tylko zmienionym. I tyle. Proszę o następne pytanie. Panie Burmistrzu. Proszę Państwa, jeśli chodzi o karty, proszę Państwa, teraz wyjaśnimy. Te poprzednie karty tutaj są wszystkie złożone, z które były głosowane. Jeżeli ktoś nie wierzy, że ich tyle jest, może wziąć i przeliczyć. Tu jest 77 kart, jak było wydane. Ja je składam i one będą tutaj oddzielnie leżały. W tej chwili komisja będzie odczytywała nazwisko osób z listy obecności, jak są i będzie wydawała karty. Rozpoczynamy. Może trochę bliżej tutaj, tylko zobaczymy. Pani, która wyczytała, jakby na miejscu nie ma. Nie. Proszę Państwa, teraz prosimy o... Proszę wyłączyć... Przepraszam bardzo, proszę na ten moment wyłączyć kamerę. Że policzy, to ewentualnie można zadawać pytanie, czy kamera może być wyłączona. Pan pracuje. Panie Burmistrzu, to jest to spotkanie nasze tutaj w Śródmieściu, Pan jako Burmistrz. Zapytam o sprawę, która była skapa na sercu i również pojawiała się w kampaniach wcześniejszych wyborczych. Mianowicie, czy zamierza Pan podjąć jakie kroki, żeby pomóc wspólnotom w rewitalizacji i termomodernizacji budynków? I drugie pytanie. Od razu odpowiem, bo to jest bardzo ważne pytanie. I mówiliśmy o Wałoniu, proszę Państwa. Zatem w rozmowach z Wałonią, jeśli Państwo sobie przypominacie spotkanie w kinie, pierwsze spotkanie w kinie, ja pokazałem tam takie dwa palce, że proszę o dwa. Panowie powiedzieli, że oni nie mogą, a później po spotkaniu nie mniej, nie więcej, mówiłem to na sesji. Dopuszczenie Waoli do Śródmieścia, do basenu, warunkowałem wtedy jako radny, teraz mam na karku, przepraszam, radny, ale wtedy jako radny warunkowałem pewną kwotą, którą Waolia powinna jako sponsor miasta wysupłać właśnie na rzecz funduszu docieplenia Śródmieścia i uwaga, proszę Państwa, i nadania temu Śródmieściu przynajmniej jakiegoś wizerunku starego miasta. A powiem w najprostszy sposób, jak można to zrozumieć najszybciej. Jak widzicie Wojska Polskiego w Olsztynie, widzicie po prawej stronie technikum kolejowe i samochodówkę, to po lewej stronie mamy bloki, które są docieplone, nadano im fasady, rzysy, parapety, troszkę dodano cegły przy wejściach, tak jak mają na przykład dzisiejsze wspólnoty, nie mniej, nie więcej. Musimy przy tej okazji, proszę Państwa, wznieść się nad czas i mieć cierpliwość, żebyśmy te następne bloki, te wspólnoty 6, 4, 8, 10, 12, ja nie powiem o tej lizbarskiej stronie, bo tam te balkony mamy i aż mi głowa boli. Przepraszam, jak to wygląda z drugiej strony, przecież sami wiecie. I teraz będzie ta Waolia właśnie w dyskusji z nami, będzie pytana, proszona i będziemy to chcieli zawrzeć w porozumieniu, że jeśli już dopuszczamy ich do Śródmieścia, to ta firma jest tak potężna i bogata i zależy jej na tym, a powiem Państwu, o jakiej skali mówimy. Mówimy o skali takiej, że jeżeli 7 MW ma wartość energia, doprowadzana od 13 lat do Pana Prezesa Jawolaka, to tutaj mówimy o Śródmieściu łącznie z basenem, łącznie ze szpitalem, łącznie z biblioteką o 3 MW. Czyli proszę zobaczyć, dwukrotnie mniej. I Waolia wtedy w Dobrym Mieście dysponowałaby siłą 10 MW. Łatwo policzyć, elektrycy, technicy mogą to zrobić, że jest to ogromny przychód dla tej firmy.
Jeżeli staje się monopolistą, bo to też musi paść, i to też mówiliśmy tutaj, że w Państwa umysłach może powstać podejrzenie, że ten Kowalski, bo to ja forsuję, Rada się przygląda, dopuścił sukces z jakiegoś powodu, a to może, że Dargusy będą finansować, nic z tych rzeczy. Chodziło mi tylko i wyłącznie o to, żebyście Państwo mieli tańszą energię, prostszą energię i żebyście Państwo już o tych piecykach, które macie, starsze, nowocześniejsze, ale macie, o tych dwóch biegowolności ciepła, centralne ogrzewanie i kran z piecyka, żebyście o tym mogli zapomnieć, bo wystarczy sobie wyobrazić jedną eksplozję na klatce, do której bardzo łatwo może dojść, przy tych piecykach. Proszę Państwa, też nie jest tajemnicą, ja mam już 56 lat, a jak tam mieszkałem, miałem 29,5. Czas tak strasznie szybko biegnie. W związku z tym wiecie Państwo, że mówię o tym, że dla bezpieczeństwa Państwa to robimy. Po pierwsze bym powiedział dla ekonomii, a po drugie dla bezpieczeństwa, albo odwróćcie sobie to. I dlatego to, o czym Państwo mówicie, o tym wizerunku miasta, mój poprzednik skrytykował mnie publicznie za to, że ja forsowałem tą Baonię i mówiłem o tym docieplaniu, że to są prywatne wspólnoty. A ja mojemu poprzednikowi powiedziałem, że proszę Pana, ja się mogę wyprowadzić z tego Orła 6x6, ale to jest centrum miasta, historyczne centrum miasta. Żadne miasto u nas na Warmii i Mazurach nie ma takiego centrum miasta jak Dobre Miasto. Przepraszam, takiego. Proszę Państwa, zatem, żebyście Państwo wiedzieli, że ja o tym myślę, Panie Przewodniczący, właśnie o tym myślałem, mówiąc te dwa. O tym Państwo radni słyszą. Mówiliśmy o kumulacji pewnej zapłaty, kwoty, o czym będziemy mówić. Wierzcie mi, że o tym myślę. Proszę, jak patrzycie tu na mnie i oceniacie ten mój bytku 30-letni, proszę Państwa, nic nie działałem tutaj na własną korzyść, a odwrotnie. Zawsze na rzecz miasta. I ta waolia jest tylko dlatego na temacie, ponieważ tym Panom zależy z powodów ekonomicznych, bo mają siły, moce i tak dalej. Natomiast nam wszystkim powinno zależeć, żeby, przepraszam, ale powiem to, żeby ich po prostu wykorzystać do momentu takiego, do którego się dadzą, postawić im warunki krańcowe, że od tego momentu nisza rana zad, jak się to mówiło, prawda, w rozkazie Stalina. I musimy znaleźć ten punkt, że Waonię nie przegrzejemy, ale też nie damy się wykorzystać. Rozumiecie Państwo? Sądzę, powiem tak, ja nie powiem tego górnolotnie, ale ja sądzę, że ja jestem gwarantem tego, że ja się nie dam wykorzystać. Rada, która patrzy mi na ręce i słusznie, jest gwarantem drugim, że nie damy się wykorzystać. Tylko Radę proszę o zrozumienie tych gigadżuli, które fruną, prawda? Pamiętacie tutaj tą awanturę w Śródmieściu? Tutaj z Panem Przewodniczącym, z Panem Abato przewróciliśmy trochę ten nasz zez do góry nogami. Pamiętacie, Panią Kubińską stawiałem zawsze za wzór z tą tabelką, że pouczała naszych prezesów, że Panowie, nawet tabelki nie znacie, temperatur wejścia, wyjścia na węzłu i tak dalej. Ja o tym mówiłem tak często, przed kamerami i poza kamerami, żeby, ja mogę to już cytować z pamięci, ale Państwo wiecie, że tak było i niczego tutaj nie dodajemy. Są wyniki. A jeżeli proszę, proszę bardzo. Może o Pani Przewodnicząca proszę o łydwoty wziąć, żeby czytanie protokołu pochłonąć. Ile ten rząd w tym podatku mi też muszę. Jak tyle nazwisk to czytać. I tyle wątek przeżycie. Powiem jeszcze o jednej rzeczy, bo proszę Państwa, jest tutaj któryś z Państwa radnych. Nie wiem, które z Państwa radnych zwrócił uwagę. A co będzie, jeżeli dopuścimy Waonię, która ma kopalnię węglową, a przepisy unijne tak szybko galopują, że Unia, ta tak zwana, to nie jest Unia, tylko to jest dyktat francusko-niemiecko-holenderski, będą nam narzucać coraz większe normy, jak my nie sprostamy, jeżeli Waonia jest na węgiel. Panowie powiedzieli, że dla nich, dla takiej firmy nie jest problemem zrobić cięcie i spalanie pieca gazowego. Bo to są bardzo, to jest tylko przepięcie i tak dalej. Nie jest to dla nich problem. Więc tutaj, gdybyście Państwo mieli jakieś wątpliwości, zawrzemy to też w umowie, którą Waonia przygotuje. I proszę uwagę też, na sesji najbliższej, 25 kwietnia, będziemy o tym mówić. I mi się wydaje, że Państwo powinniście być na tej sesji, przedstawiciele przynajmniej wspólnot ze Śródmieścia,
I pomyślcie Państwo, tutaj proszę Pana Przewodniczącego o to, żeby w ramach wyjątku, bo to jest Pańska decyzja, albo nawet decyzja Rady Miasta w głosowaniu, żeby dopuścić do głosu przynajmniej szefów wspólnot, którzy mieliby pytania do przedstawicieli VAOI, którzy nam przygotują ten projekt uchwały. Jeśli przygotują ten projekt uchwały 25, będziemy wiedzieć przynajmniej 7 dni przed sesją. Żebyście Państwo nie zdjęli palców z przycisku, żebyście Państwo pilnowali nas. Żebyście Państwo w żywotnym i własnym interesie przyszli na tą sesję. Możemy ten punkt zrobić na końcu sesji, bo informacje pracy najwyższe między sesjami, wiecie, że były rekordy ostatnio długości, więc możemy się spodziewać, że tak będzie już zawsze. W związku z tym Pan Przewodniczący, jak będziemy mieć już pewność, że Wałonia na tej sesji 25 poprosi o przygotowanie tego projektu uchwały, to wtedy Pan Przewodniczący przerzuci ten punkt na koniec, żebyście Państwo po pracy mogli przyjść i żebyście Państwo mogli po prostu zadawać pytania, ale oczywiście osobami szefów wspólnot, żeby nie było chaosu, tak? Proszę bardzo, Panie Przewodniczący, odczytam. Co Panie Szafranie? Protokół komisji skrutacyjnej wybranej na zebraniu mieszkańców osiedla Śródmieście w Dobrym Mieście w dniu 11 kwietnia 2019 roku dla wyboru przewodniczącego zarządu osiedla. Komisja skrutacyjna w składzie Grażyna Skindel, Marzena Kurkiak, Katarzyna Szyszkowska, Elżbieta Sobczak i Andrzej Jaśkiewicz. Stwierdza co następuje. Na zebraniu mieszkańców osiedla Śródmieście w Dobrym Mieście obecnych jest 77 mieszkańców. Głosowało 55 mieszkańców. Ważny głos oddano 55. Kandydaci na przewodniczącego zarządu osiedla Śródmieście otrzymali następującą ilość głosów. Proszę bardzo. A, przepraszam. Tak, 75. 75. Przejęzyczenie jest to do sprawdzenia. Izabela Kanadowska-Kolonska otrzymała 44 głosy. Marek Kozakiewicz 25. Thank you.
Pan Tadeusz Piła. Thank you.
będziemy rozdawać. No jak mamy rozdać? Proszę Państwa, wyjaśnienie jak głosujemy. Na karcie będzie 6 nazwisk, wybieramy 4. Można postawić krzyżyk przy jednej, dwóch, trzech lub czterech osobach. Jak ktoś postawi więcej, to po prostu ważne. To jest niesprawiedliwe. To jest niesprawiedliwe. Na jedno się głosowało, teraz też na jedno. Nie, no. Thank you.
nr 3 na 2019. Zebrania mieszkańców posiada się w mieście w Dobrym Mieście z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru zarządu osiedla Śródmieście w Dobrym Mieście. Na podstawie paragrafu 27, 30, 31 Statutu Osiedla Śródmieście zebranie mieszkańców osiedla Śródmieście w Dobrym Mieście stwierdza, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyniki głosowania tajnego do zarządu osiedla Śródmieście w Dobrym Mieście zostali wybrani. Kozakiewicz Mariusz, Bednarczyk Bartosz, Łączkowski Krzysztof, Mordas Fakalcza. Kto z Państwa jest za podjęciem takiej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Wszyscy dobrze, niech siedzą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.